powracam do punktu, który nam jeszcze jeden pozostał z pierwszych czytań. To jest do druku numer 1476. 1476. Mam. Przypominam, że jest to druk w trybie jednego czytania zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 statutu miasta Krakowa. Minął termin czytania to poprawek. Poprawki natomiast do czasu zakończenia dyskusji wyznaczam. Proszę o składanie poprawek do przewodniczącego. Druk dotyczy dotacji Miejskiej Instytucji Kultury. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk numer 1476. Tryb jednego czytania. Referuje pani dyrektor Katarzyna Olesiak. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Miejskiej Instytucji Kultury Śródmiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Krakowie w wysokości 20 000 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na zadania realizowane w ramach działalności statutowej instytucji z przeznaczeniem na modernizację Klubu Dziennikarzy pod Gruszką. Uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję pani dyrektor. W tej sprawie, czy są stanowiska komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 statutu miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.